Dobiegł końca pierwszy leszczyński uliczny festiwal artystyczny. Lufa została stworzona przez ludzi z pasją do sztuki. Od 4 do 7 września na ulicach Leszna rozbrzmiewała muzyka, mogliśmy spotkać malujących malarzy czy graficiarzy, aktorów czy artystów rękodzieła. Program był naprawdę obfity i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło warsztatów, podczas których uczestnicy mogli nauczyć się wielu nowych rzeczy, czy stworzyć własne dzieło. Jednym z prowadzących warsztaty był dobrze znany w Lesznie Wojtek Ejsmont. To on właśnie jest autorem kilku murali w Lesznie. Jako twórca wielu murali w Lesznie, często pomysłowych, prowadzisz tutaj też jakby zajęcia i pokazujesz innym, jaka to jest frajda. Co myślisz o tym, żeby zarażać innych taką pasją? Jak ludzie to widzą, jak to postrzegają? Nie wiem, jak to postrzegają, ale uważam to za rzecz pozytywną. Taki rodzaj kreatywnego działania. Zostałem zaproszony tutaj do prowadzenia tych warsztatów. Na chwilę obecną jestem zadowolony z uczestników. Fajnie, że widzą, jak to wygląda etapami w tej pracy, jak poszczególne rzeczy trzeba robić, jak trzeba być zaangażowanym, jak trzeba być cierpliwym, żeby uzyskać pożądany efekt. I to, jak zaszczepi się takiego bakcyla u młodych, no, to jest bardzo pozytywna rzecz. Podczas warsztatu wiele osób mogło zarazić się pasją lub spróbować czegoś nowego. Mówiłeś mi poza kamerą, że przyszedłeś tutaj po szkole. Co cię akurat tutaj ściągnęło? Wiesz co, kiedy dzieją się takie inicjatywy w Lesznie, rzeczy, w których bierze udział dużo osób i ludzie razem się bawią, współpracują i robią właśnie tak pozytywne rzeczy jak tutaj, to lubię w tym brać udział, lubię się w takie rzeczy angażować i dla mnie to jest super frajda. Lufa była także świetną okazją dla młodych artystów, którzy mogli się zaprezentować szerszej widowni. Jednymi z nich byli chłopacy z 6-4 Flow, którzy w piątek wystąpili na rogu ulicy Grodzkiej i Słowiańskiej. Ich występ zainteresował sporo osób, nie tylko fanów rapu. Wraz z nimi wystąpili młodzi tancerze, którzy na co dzień uczą się tańca pod okiem Bartka Kopecia. Według mnie takie festiwale są bardzo potrzebne, tak? Aby młodzi artyści mogli wyjść ze swoich, powiedzmy, pomieszczeń, pokoi, w których tworzą i tak dalej, aby mogli się pokazać szerszej publice. A jaka była wasza reakcja, jak dowiedzieliście się, że taki festiwal jak Lufa będzie w Lesznie i wy na nim wystąpicie? Entuzjazmem czy jako wyzwanie? Tak, z entuzjazmem, ponieważ byłem zaskoczony, że takie coś w końcu jest w Lesznie. I oprócz tego właśnie promowania fajnie tutaj się wszyscy mogą zrzeszyć. I to jest, myślę, dla mnie najważniejsze. Także jestem bardzo zaskoczony. A też powiedzcie naszym telewidzom, czym właściwie się zajmujecie. 6-4 Flow, co to jest? 6-4 Flow to jest ekipa, która zrzesza leszczyńskich raperów. Oprócz tego, że zajmujemy się muzyką, bardzo się przyjaźnimy, więc jest to naprawdę bliska relacja. Działamy razem, tworzymy muzykę, wyjeżdżamy na koncerty, udzielamy się też właśnie lokalnie, więc planujemy też swoje jakieś koncerty organizować, tak, zapraszać gwiazdy, aby popchnąć tę kulturę w Lesznie jeszcze wyżej. Czy inni zajawkowicze rapu mogą gdzieś do was dołączyć, czy mogą gdzieś was o coś podpytać, czy gdzieś przyjść na wasz koncert? Oczywiście, zawsze mogą napisać do nas po poradę czy po tak zwanego jakby hosta, tak? Możemy ich udostępnić, przesłuchać, mogą skorzystać z naszego studia. Nie ma żadnego problemu, jesteśmy otwarci na współpracę. Nie brakowało też rozrywki dla tych najmłodszych, jak i całych rodzin. Jedną z takich atrakcji był spektakl w wykonaniu teatru familijnego Tandem pod tytułem Cyfrowy kapturek i nowa historia. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Jak idzie bien azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan a zumba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan. Pierwsza Lufa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jak zapowiadali organizatorzy jeszcze przed jej rozpoczęciem, planowane są kolejne edycje.